Bogdan Borusewicz przez wiele lat był najbardziej rozpoznawaną twarzą polskiej polityki. Teraz pojawiła się wstrząsająca informacja na jego temat. W rodzinie działacza doszło do ogromnej tragedii, która wstrząsnęła polskim Sejmem. Politycy pogrążyli się w żałobie. Bogdan Borusewicz zaangażował się w politykę już w 1968 roku. Właśnie wtedy skazano go również na karę 3 lat pozbawienia wolności za rozklejanie i produkowanie ulotek dotyczących wydarzeń marcowych. Od tamtego czasu stał się jedną z najbardziej rozpoznawanych twarzy polskiej polityki. Był posłem na Sejm w latach od 1991 do 2001 roku, od 2005 roku pełnił funkcję senatora, następnie sprawował funkcję marszałka oraz wicemarszałka Senatu. W ostatnim czasie aktywność działacza w mediach była raczej ograniczona, lecz teraz pojawiły się informacje o ogromnym dramacie, który rozegrał się w jego rodzinie. Odeszła bardzo bliska mu kobieta, a cały Sejm pogrążył się w żałobie. Bogdan Borusewicz w żałobie. Bogdan Borusewicz raczej nie chwalił się swoim życiem prywatnym w mediach, lecz teraz spotkała go tak ogromna tragedia, że musiał poinformować o tym na swoim profilu na Facebooku. Właśnie zmarła jego ukochana siostra. Wczoraj wieczorem w Pertemboi pod Nowym Jorkiem zmarła moja siostra Róża, napisał. Jak podają media, kobieta miała 66 lat, a w ostatnim czasie walczyła z ciężką chorobą, która ostatecznie doprowadziła do jej śmierci. Siostra była jedną z najważniejszych kobiet w jego życiu. Mężczyzna zadedykował ukochanej siostrze cały wzruszający wpis, który ściska gardło. Była ze mną przez wszystkie trudne lata 70. Mieszkaliśmy razem w Sopocie na ul. marca. SB rozbijając spotkanie studenckie w 1978 roku zdemolowała nasze wspólne mieszkanie. Przyjmowała opozycjonistów i pomagała w czasie, gdy działałem w Korona. Do niej pod moją nieobecność zgłosił się Wałęsa. W nocy 12 grudnia bardzo przeżyła moją ucieczkę. Znowu rozbito drzwi. Słyszała strzały i okrzyki ścigających. Od tego dnia kontaktowałem się z nią tylko za pośrednictwem łączniczki. Nie wróciłem już do tego mieszkania, możemy przeczytać. Zamieścił również ich zdjęcie z młodości. Pod wpisem natychmiast pojawiły się setki komentarzy wyrażających współczucie oraz pocieszających mężczyznę. Został on kilkadziesiąt razy udostępniony. Żal wyrażają koledzy ze świata polityki, szczególnie Sejmu i Senatu.